wczoraj obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne błogosławionego księdza Jerzego Męczennika i dlatego właśnie wczoraj, właśnie nie w rocznicę faktyczną męczeństwa, tylko w rocznicę uprowadzenia, które było początkiem drogi męczeńskiej księdza Jerzego, wprowadzono do kalendarza liturgicznego właśnie to wspomnienie. I msza święta u świętego Zdzisława Kolskiego była w czerwonym kolorze i w tych kościołach, w których to wspomnienie dowolne, nieobowiązkowe liturgii było zachowane, też msza była w kolorze czerwonym. Było kilku biskupów, było kilkudziesięciu księży w koncelebrze, był pan prezydent Andrzej Duda, szereg znanych postaci i rzesza wiernych w kościele i przed kościołem. W homilii główny celebrant, ksiądz biskup Michał Janocha, warszawski biskup, posłużył się takim schematem, nie do końca wyartykułowanym zresztą w homilii, bo homilia miała szereg wątków, były bardzo dobrze dobrane cytaty z poezji Norwida, Herberta. Zresztą przypuszczam, że treść tej homilii będzie opublikowana w naszym dzienniku, może i indziej. I ja zrozumiałem przesłanie tej homilii takie. W latach PRL-u byliśmy zewnętrznie zniewoleni, ale tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, wielu innych i kapłanów świeckich, dążyło do wewnętrznej wolności, której nikt i nic nam nie odbierze, mimo zewnętrznego zniewolenia. I gdy ksiądz Jerzy odprawiał mszę świętą za ojczyznę, uczestnicy nieraz mówili, zapytani właśnie, jak przeżywają tę mszę świętą, dlaczego tu przychodzą, dlaczego przyjeżdżają nieraz z daleka, bo tu jesteśmy wolni. Ale jak wolni? Wewnętrznie wolni, bo zewnętrznie nie, no bo obok, prawda, ZOMO, bo funkcjonariusze SB, bo są szykany różne i tak dalej, ale tej wewnętrznej wolności nikt i nic nie mógł odebrać. Tak samo na Jasnej Górze mówimy, tu jesteśmy wolni, byliśmy, jesteśmy i będziemy wolni. I wobec tej sytuacji zewnętrznego zniewolenia i apelu ku wolności wewnętrznej przyszła sytuacja w wyniku tej transformacji PRL III RP, kiedy jak gdyby ta zewnętrzna wolność przyszła i wielu niby, uważa, niby. No niby, no, no nie, że niby, ale wielu uważa, że Polska suwerenna, wolna, niepodległa, że ta opresja komunistyczna się skończyła, że nie jesteśmy poddani jakiejś obcej przemocy, tak jak to było w latach PRL-u, natomiast możemy być wewnętrznie zniewoleni, prawda? Czyli to jest oczywiście schemat, co do którego trzeba się odnieść pewnym dystansem, ale za PRL-u było zewnętrzne zniewolenie, ale możliwość osiągnięcia wewnętrznej wolności, a teraz mamy jak gdyby to zewnętrzne wyzwolenie, ale zarazem wewnętrznie jesteśmy zniewoleni na wiele sposobów. Otóż i wewnętrzna, i zewnętrzna wolność może się spełnić tylko w oparciu o prawdę. I to też mówił ksiądz Jerzy Popiełuszko. Taka była główna treść jego przesłania. Odniesienie prawdy zawartej w Piśmie Świętym, w Ewangelii, w nauce społecznej Kościoła, w tradycji. Odniesienie tej prawdy do spraw nie tylko osobistych, owszem też osobistych, w kręgu małych wspólnot, poczynając od tej najważniejszej wspólnoty, którą Bóg założył, zanim jeszcze nasi prarodzice zgrzeszyli. No to małżeństwo powstało wcześniej. Adam i Ewa byli powołani do małżeństwa, zanim zgrzeszyli, do rodzicielstwa również. Czyli rodzina ma swoją historię sięgającą jeszcze przed grzech naszych prarodziców i to powołanie do życia małżeńskiego, rodzinnego jest wymiarem obrazu Bożego w człowieku. A teraz chcą nam to wszystko zniszczyć. A o to chodzi. Nam chcą odebrać obraz Boży i w wymiarze osobistym, i w wymiarze wspólnotowym. Wspólnotowym poczynając od małżeństwa i rodziny, a następnie wszelkiej tożsamości. Sięgając również po naruszenie tożsamości męskiej i kobiecej. Przecież ideologia gender opiera się na tym założeniu, że tożsamość męska i kobieca jest w najlepszym razie jest to wytwór pewnej kultury.
Ale w praktyce wrażenie ideologii gender jest to wybór oparty na tym, że ktoś chce i tyle. Jak chce, to ma prawo. I nawet ma prawo zmieniać swoją orientację kilkakrotnie w ciągu życia, jeżeli to z jakichś względów się opłaca. Nie tylko o przekonaniu takim, że mężczyzna czuje się kobietą i nie uważa, że ma prawo zmienić płeć, a kobieta może czuć się mężczyzną i też żąda, prawda, tego prawa dla siebie, ale również w wyniku pewnych kalkulacji. No, na przykład jest para gejów czy lesbijek i nie mają jeszcze zapisanego prawa ustawowego, żeby być zarejestrowani jako związek no, quasi małżeński, cywilny oczywiście, nie kościelny, ale quasi małżeński. To mogło być zapisane w papierach, ale na razie nie jest, bo jeszcze takiego prawa nie ma. No to cóż prostszego, gej się deklaruje jako kobieta i już się bardzo idą do urzędu i są rejestrowani jako małżonkowie, mogą adoptować dzieci albo postarać się o dzieci metodą in vitro, zamówić sobie towar, ten towar będzie wyprodukowany w klinice in vitro, a skąd się weźmie jajeczka, skąd się weźmie pleniki, nawet nie wiadomo, no, więc to rodzicielstwo. A jak wyglądają te transformacje, to widzimy w Sejmie, prawda? Mamy jeden przykład znakomity. No tak, taki przykład mężczyzny, który stał się kobietą, ale właściwie zna się spoczonych, że dla mnie ta niby kobieta zachowuje rolę jest zdecydowanie męska. Nie ma niektórych swoich zachowaniach również. I tu mamy przykład właśnie zniewolenia przez ideologię gender, którą Ojciec Święty Benedykt XVI określił jako gorszą od marksizmu, gorszą od komunizmu. Dlaczego? Bo bardziej zakamuflowaną, z pozoru nie tak okrutną jak marksizm i komunizm, był to system po prostu ludobójczy, tak ordynarnie zakłamany, że wielu ludzi, którzy robili jakiś użytek z naszego rozumu, no bo niektórzy nie robili tego użytku z rozumu, no to widziało to zakłamanie i to okrucieństwo i się przed tym jakoś broniło, no, nawet przez ucieczkę prywatność, jeżeli nie było innych sposobów. Natomiast dzisiaj ta obrona przed ideologią gender, a w ślad za tym seksedukacją genderową, która w niektórych krajach jest przymusowa, czyli dzieci od przedszkola poprzez kształcenie szkolne, mają wyrzec się jakiejkolwiek swojej tożsamości, traktować tożsamość jako wybór, a nie jako wymiar natury ludzkiej i obrazu Bożego zawartego w człowieku. Obraz Boży w sensie indywidualnym ma w sobie rozum, wolną wolę, nieśmiertelność duszy i godność ludzkiego ciała, które jest powołane do przyszłego zmartwychwstania. Czyli cały człowiek jako istota duchowo cielesna jest wywyższony ponad resztę stworzenia i wobec stworzenia ma być gospodarzem, który zapewnia ten ład w przyrodzie. A tu się pojawia nowa ideologia Greenpeace, która ma kamuflaż, że troszczy się o przyrodę, ale założeniem tej ideologii jest, iż ludzie tworzą gatunek na tej samej zasadzie, na jakiej funkcjonują inne gatunki, zwierzęce, roślinne, owadzie, jakiekolwiek. Tyle, że gatunek ludzki tym się różni od innych gatunków, że tamte są wobec siebie przyjazne, a gatunek ludzki jest wobec nich nieprzyjazny. W związku z tym ludzi należy ograniczać w ich działalności wobec tej tak zwanej przyrody, a następnie ludzi powinno być jak najmniej. Im mniej ludzi, tym ta przyroda będzie szczęśliwsza. No tak, ale absurd, już tutaj mamy dochodzi. Dramat demograficzny, także można powiedzieć, że wprost ku temu idziemy. Te ideologie wszystkie, i gender, i multikulti, i Greenpeace, i ostatnio globcie, globalne ocieplenie, ideologia, która uderza w gospodarkę ludzką, a nawet w obecność zwierząt, które oddychają, które wytwarzają metan czy dwutlenek węgla. Nasze stada mają być przetrzebione na zasadzie unijnego nakazu. Krów ma być mniej, świnek ma być mniej. Dlaczego? No bo produkują ten rzekomo szkodliwy gaz. Nonsens. Żaden poważny naukowiec czegoś takiego nie powie, ale są naukowcy prostytutki, którzy się wynajmują dla osobistych... Wielu poważnych naukowców już o tym mówiło, że to jest totalny absurd. Totalny absurd. Globalne ocieplenie w wyniku tego, że są ludzie, którzy... No i, a ludzie mają zwierzątka. Inne zwierzątka, proszę bardzo, niech sobie żyją, ale nie te zwierzątka, które hoduje człowiek. No więc likwidacja kopalni, likwidacja przemysłu,
co się w Polsce dokonuje. Przy tym są kraje w Unii Europejskiej, które w praktyce tej ideologii globalnego ocieplenia się nie podporządkowują, bo są silne. Niemcy sobie z tego kpią, prawda? Poza tym wiele krajów, które produkują najwięcej dwutlenku węgla, no tak jak Stany Zjednoczone, jak Chiny, jak Pakistan, jak Indie, w ogóle nie liczą się z żadną Unią Europejską i z tymi władzami, które narzucają pewne rozwiązania. Jest wreszcie ideologia poprawności politycznej, której istotą w oparciu o filozofię postmodernistyczną jest twierdzenie, nie ma obiektywnej prawdy. A jeżeli ktoś twierdzi, że jest obiektywna prawda i co więcej ją głosi i wzywa do wierności tejże prawdzie o Bogu, o człowieku, o świecie, to posługuje się mową nienawiści i może być ukarany aż po areszt i uwięzienie, wyrok sądowy czy utratę stanowiska, bo ideologii się zaraz przekładają na ustawy, a ustawy się przekładają na przepisy karne i ludzie są poddani pewnemu terrorowi, który oczywiście jest kamuflowany, ale jest bardziej taki głęboki i dotkliwy niż terror komunistyczny, który nie sięgał tak bardzo w głąb, jak te diabelskie z piekła rodem dzisiejsze ideologie.